Przepis jak zrobić biszkopt. Oddzielam białka od żółtek i białka ubijam na sztywną pianę. Żółtka ucieram z cukrem. Utarte żółtka dodaję do ubitych białek i dalej miksuję na wolnych obrotach. Ciągle mieszając, dodaję przesianą mąkę połączoną z proszkiem do pieczenia. Tak przygotowaną masę przekładam do formy wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto wstawiam do piekarnika nastawionego na około 175 stopni i piekę około 20-25 minut.